Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam was dzisiaj w kolejnym filmie, w którym chciałbym zaprezentować wam takiego fajnego bomboksa, praktycznie podzielić się moją opinią o tym urządzeniu, ponieważ mam go już od ponad roku i świetnie się sprawuje, nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. No i do niego jeszcze mamy dołączony tutaj pilot. Jest to bombox Bluetooth, czyli możemy tutaj słuchać nawet muzyki z naszego smartfona. A jeśli chodzi o model, to jest MT3145. No i głośniki są tutaj o mocy 15 W wszystkie. Mamy tutaj po bokach dwa małe głośniczki niskotonowe. No i tutaj na przodzie mamy głośnik basowy. Ale jedynym taką moją uwagą jest to, że nie ma tutaj żadnej osłony na ten głośnik, a wiadomo, że podczas przenoszenia tego urządzenia no jest to jednak narażone na jakieś uszkodzenie mechaniczne, prawda? Bo możemy na przykład coś uderzyć, nawet nie będziemy wiedzieć kiedy, no ale nie ma tutaj tego, no to nie wnikam, ale urządzenie spoko. No i tutaj jeszcze mamy stopki, gumowe stopki, które chronią tutaj nasz sprzęt, aby on się nigdzie nie ześlizgnął. No i ta rączka jest też również bardzo przydatna, jest dobrze wyważona, jak widzicie, prościutko, ładnie się go przenosi. No i tutaj jeszcze mamy antenkę, również mamy tutaj możliwość słuchania radia, ale ja praktycznie tego urządzenia nie używam do radia, a używam go tylko do słuchania muzyki, najczęściej z pendrive'a lub z karty SD. No i bywa również też ze smartfonem, praktycznie przez Bluetooth słucham również choćby muzyki z YouTube'a. Na przodzie mamy tutaj wyświetlacz, mamy tutaj pokrętło głośności. Oczywiście możemy to jeszcze regulować sobie tutaj pilotem. No i mamy tutaj włącznik, przewijanie muzyki, włączenie pauzy. No a na pilocie też tutaj mamy jeszcze numery, dzięki którym możemy sobie wybrać, którą piosenkę praktycznie chcemy. Tutaj mamy wyciszenie, możemy go również wyłączyć z pilota, też fajna rzecz. No ale dobra, ja jeszcze powiem szczerze, że mam go od roku, ale nigdy nie patrzyłem, jaka jest w nim bateria. Jest akumulator oczywiście, który możemy ładować kilkadziesiąt razy. Nawet nie wiem praktycznie ile już go ładowałem. No i sprawdźmy, jaka jest tutaj bateria. Jest to wpięte na taką kostkę i pisze tutaj 1800 amperogodzin, ale możemy to tutaj nawet wymienić na większy akumulator. No i to tutaj widać, jest tam ta kostka, jak widzicie. No i tu jest właśnie tak to połączone, ale bateria trzyma około 3-4 godzin, ale to również zależy od głośności, jaką słuchamy właśnie. Ponieważ będziemy słuchać głośniej, no to szybciej nam się rozładuje. Tutaj podłączę i za chwilę go włączymy. No i puszczę jakąś tam piosenkę. Oczywiście bez praw autorskich, bo nie chcę tutaj mieć problemów. Radyjko również działa. No już nie będę tutaj wam pokazywał. Radio wszystko działa. Tutaj jeszcze mamy wejścia na kartę. Jak widzimy. Tutaj już możemy zresetować. On mi się jeszcze nigdy nie zawiesił, odkąd go mam. Tutaj mamy wejście do ładowania. Tutaj Alux, również przydatny, ale jeszcze go nie używałem praktycznie. No i tutaj mamy na USB oraz na mikro karty SD. Jeszcze tak szkoda, że nie ma tutaj na zwykłe karty SD, ponieważ muszę zawsze tutaj sobie zgrywać przez ten adapter. Dobra, teraz podłączam tą baterię. No i odpalimy sprzęt. Zobaczycie, jak on gra. Ok, baterię podłączyłem. Chowamy to tutaj. Tak, abyśmy mogli tutaj zakręcić sobie ten plastikową obudowę. Muszę tutaj te kable inaczej chyba dać, może w ten sposób. Jeszcze tego akumulatora nie wyciągałem, odkąd kupiłem ten sprzęt. O, teraz jest ok. I zakręcimy sobie tutaj z powrotem, tak jak było. Thank you.
No i okej. Okay. Jeśli chodzi jeszcze o ładowanie baterii, możemy również ładować go za pomocą powerbanka. Ja go tutaj mam i oczywiście podłączam. I podczas ładowania urządzenia będziemy mieli tutaj takie czerwone światełko, będzie nam świeciło. Wtedy to nas to informuje o właśnie o ładowaniu urządzenia. Jak widzimy, jest teraz podłączone. Odłączam, światełko się nie świeci. I po naładowaniu, moi drodzy, to światełko nam zgaśnie. To oznacza, że bateria jest maksymalnie naładowana. Dobra, teraz odpalimy sobie. No właśnie, teraz możemy połączyć nasz głośnik z Bluetooth. Gdzie jest mój telefon? Ok, mam go. No, włączymy na przykład. Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i witam okay. Was dzisiaj w kolejnym odcineczku z gry Merida Waleczna. Odpalamy na PlayStation 4. Słyszycie, teraz jest dźwięk ze smartfona. Włączam Bluetooth. No i wykupiłem tutaj dwa ulepszenia. The Bluetooth device is connected successfully. Teraz działa nam nasz głośniczek. Tam mamy skrzynię, ale jestem ciekaw, jak się tutaj do niej dostać. Aha, tutaj mamy możliwość. Naprawdę, przyjemnie się ogląda właśnie z takim głośnikiem, ponieważ jest wyczuwalny ten bas. Ja jeszcze sobie tak pomyślałem ostatnio, że ten gobelin, który ostatnio niestety nie znalazłem. Jak widzicie, wszystko działa. Tutaj mamy fragment gobelinu waleczności zdobyty. Magiczny atak Mridy trwa teraz dłużej. Tamten gobelin, który niestety pominąłem. Dobra, jeszcze sobie tutaj wbiję. Jeden tam. To ja tak sobie pomyślałem. Na mój kanał i odpalimy przy odrobinie czasu jakąś muzykę i zobaczycie. I poszukam tej skrzyni, świetnie gra. Myślę, że może o intrach. Monety, moi drodzy, wypadły. Wszystkie monety wypadły. Widzicie, no ten bas jest naprawdę odczuwalny. A jeszcze tutaj nie dodałem, że z tyłu również mamy tutaj wyjście na ten basik, więc no jest moc. Jest moc, naprawdę. No i głośnik jest naprawdę super. Mam pendrive'a i oczywiście po podłączeniu pendrive'a oczywiście zaraz będzie nam tutaj leciała muzyka, ale nie będę tutaj puszczał, bo to jest muzyka z prawami autorskimi, więc nie chcę tutaj puszczać, ale jak widzicie, działa nam to bez problemu. Tutaj przewijamy sobie utwory, tutaj dajemy do tyłu i oczywiście pilocik również działa. Bateryjkę mogliście zobaczyć, jak wygląda na początku filmu. Jak widzimy, również pilotem mogę tutaj jeszcze sobie zmieniać głośność. Właśnie tu jest to, zmniejszać na przykład, damy tutaj na 30, jak powinno być, pilocik działa. Mogę polecić wam ten sprzęt, to jest taka właśnie film z moją opinią na temat tego urządzenia, bo powiem szczerze, że miałem już masę głośników i niektóre to były, no praktycznie albo nie miały basu, albo po prostu słabo grały. Tutaj naprawdę jest bardzo dobra muzyka, dobrze gra. No warto kupić. Jeśli chodzi o cenę, bo jeszcze nie dodałem i w ogóle nie powiedziałem. Kosztował mnie 85 zł. No i kupiłem go w styczniu 2019. Jakoś to było 20 stycznia, już nie pamiętam dokładnie.
Jest to obudowa, jeszcze tutaj nie dodam oraz o obudowie. Obudowa jest wykonana z drewna, a jeszcze jeśli chodzi o zasięg względem telefonu na Bluetooth, no to testowałem raz. No i po 16 metrach, to już niestety się rozłączył, do 15 metrów już przerywał, więc tak 15-14 metrów spokojnie on działa. No i moi drodzy, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce do góry. No oraz jeżeli jesteście nowymi osobami, które oglądają moje filmy, możecie zostawić również subskrypcję. I bardzo Wam za to dziękuję. A tymczasem, moi drodzy, ciepło się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!